Witajcie przyjaciele, z tej strony Fabio Francesco. Mój kanał na YouTubie DJ Fabio Francesco. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o moim poprzednim filmie. Nie o tym budynku, który jest za mną, ale o poprzednim filmie, który wstawiłem. Ich troje Michał Wiśniewski, Stachurski, Kleo i Nieszczerość Artystów. A propos, do czego to było nawiązanie? Ja rozumiem, że może nie każdy jest obeznany w muzyce, nie każdy siedzi dzień i noc przy jakichś utworach, tak? Ale dobra. Zaczynając, jest rok 1995. Jesteśmy w mieście Łodzi. Spotyka się Michał Wiśniewski, Jacek Łągwa i Magda Fem. Spotyka się, poznali się, nieważne. Nie wnikajmy aż tak głęboko. Po prostu. Są te trzy osoby. Zakładają zespół, ich troje. I po jakimś czasie Magda Fem zostaje żoną, partnerką. Nieważne, bo aż tak się nigdy nie zagłębiałem, kim ona była. Bo może jakoś nie było to tak bardzo interesujące, żebym uważał, że to jest warte uwagi. Ale do czego ja nawiążę teraz? Nawiążę do tego, to było pierwsze trio, ich troje. Tak. To był pierwszy skład zespołu, ich troje. Jacek Łągwa, Michał Wiśniewski i Magda Fem. I tak działali. Później była Justyna Majkowska, później była Ania Świątczak, no i tak dalej. Już teraz w ogóle jest jakaś inna dziewczyna, nie znam, nie kojarzę. Ich troje przeżyło w 2004 roku w Kołobrzegu, o ile jeśli się mnie pamięć nie zawodzi, Michał Wiśniewski dał koncert. I na tym koncercie było to koniec. No jeśli ktoś jest normalny i rozumie normalnie, że koniec, to koniec, basta. Basta, koniec, po prostu wiadomo co znaczy koniec, tak? Jeśli mówimy, że coś jest koniec, no to mamy na myśli, że coś jest koniec. A nie, że mówimy, coś jest koniec, ale zrobimy sobie przerwę. Nie, koniec to koniec. Wiadomo, dużo artystów powiedziało koniec, a po jakimś czasie wróciło. Ale jeśli chodzi o pana Michała Wiśniewskiego, to jest bardzo dobry człowiek, który lubi obracać kota ogonem, manipulować historią, faktami, co było, czego nie było. Bo wiecie, raz zespół istnieje 15 lat, raz istnieje zespół 8 lat, raz 9, raz taki po prostu zmiana. Nie no, ale z tym 8-9 to może nie, ale raz zespół istnieje 15, raz 25-lecie, raz 30-lecie. Po prostu trochę gubi się w zeznaniach. Ja rozumiem, że Michał Wiśniewski, no, nie odmawia sobie dobrych trunków. Wiadomo, alkohol jest dla ludzi, ale historia jest historią, nie ma co i prawda jest prawdą, nie ma co zakłamywać. Mówią, że prawda się sama obroni, ale dobra, wracając do meritum. Michał Wiśniewski, Jacek Łągwa, Magda Fem, 95 rok, miasto Łódź w Polsce. Powstaje ich troje. Fajnie, dlaczego było... Ja się wychowałem na ich troje, dlatego tak mówiłem. Tam nawet sobie trochę chwilę podśpiewywałem, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, jeśli mamy być szczerzy. Michał Wiśniewski mniej więcej miał program swój w TVN-ie, Jestem jaki jestem, taki show, tak? No i prowadził, fajnie, zarobił pieniądze, ja mu tego nie zazdroszczę. Naprawdę, uwierzcie mi, że ja mu nie zazdroszczę, bo to jest jak bycie, ktoś by komuś zazdrościł dzisiaj Wilkowi z Wall Street, czyli Wilk z Wall Street nazywał się Jordan Belfort. Jeśli ty lub ty zazdrościłabyś Jordanowi Belfortowi tego jego zarobionych pieniędzy, no to smutne, bo Jordan Belfort, czyli Wilk z Wall Street, osiągnął pieniądze, ale i też je stracił, bo oszukiwał, dopadło się do niego państwo amerykańskie i FBI. No i niestety, po odsiadce wyroku w zakładzie karnym, czy tam w więzieniu, jak to woli, no wyszedł i dzisiaj boryka się z milionowymi, bilionowymi, trylionowymi długami. No dobra, ale do czego zmierzam? Michał Wiśniewski,
2000 chyba 16-17 postanowił ogłosić upadłość gospodarczą. Dobra, to, że zarobił 40 milionów, spoko, mnie to nie boli, bo to nie moje 40 milionów i ja nie tego nie przehulałem, tak? Ale jego zachowanie było niekiedy, można powiedzieć, los się na nim odegrał, bo on w programie Jestem jaki jestem jeździł, bo on jest bardzo mega, kocha hazard, jest hazardzistą i on w programie Jestem jaki jestem ludziom zdejmował koła z samochodów, opony, koła, tak, że samochód po prostu postawili na jakichś tam cegłach czy na czymś, zdejmował ludziom drzwi. Wiem, może nie oglądaliście tego programu i dlatego nie wiecie, ale los się odegrał na Michale Wiśniewskim i dlatego stracił te pieniądze, ale już jakby pomijając Michała Wiśniewskiego, tak? Mówiąc, że robił show, ja miałem na myśli w 2000 chyba pierwszym czy drugim, nie wiem, nie jestem, był w, inaczej, był w Operze Leśnej czy w tam Sopocie. Grał zajebisty koncert. Okej, spoko. Każdy ma prawo grać zajebisty koncert. Nikt nikomu nie zabroni grać zajebistych koncertów pod warunkiem, że jakby, znaczy nie, pod, może nie pod warunkiem, po prostu nikt nikomu nie zabroni grać koncertów zajebistych, tak? Wjechał motor, było show, tak? Jakieś pochodnie, wiecie. Okej. Okay. Pochodnie, motor, jest show, okej? Okay? Jest show. No, to już mamy wyjaśnione. Ale będąc w Berlinie, tam chyba w roku 17 czy w 18, dawał koncert i wnosząc łóżko i będąc przykładowo w bokserkach, miejmy nadzieję, że był w bokserkach, bo jak nie, no to tak trochę już w ogóle niesmacznie, ale jadąc do naszych sąsiadów, do Niemczech, do Berlina, kładąc na łóżko, na scenę, kłaść się na tym łóżku, wiecie, rozkraczać się, no jak dla mnie, jeśli ktoś mówi show, że jest łóżko na scenie, i że Michał Wiśniewski chodzi półnagi w szlafroku, no to i śpiewa piosenkę za ten papieros, za tę noc, za ten papieros, za pocałunek, za ten stosunek, tak? No to okej, okay. Piosenka za ten stosunek, za papieros i w ogóle tuż przed i tuż po, okej, okay, nie ma problemu, ale łóżko na scenie to już jest lekka przeginka. Ja wiem, że każdy ma inne gusta, ale o gustach się nie dyskutuje, tak? Ale są pewne normy, uważam, których się nie łamie, bo jest nieestetycznie. A propos, i teraz wracając jeszcze do Jacka Władysława, zapomniałem, Koszczaka Stachurskiego, czyli inaczej mówiąc pseudonim Stachurski. Stachurski. Dlaczego ja powiedziałem, że jest to nieszczerość? Nieważne ile pieniędzy zarobił, nieważne jaką muzykę robił, czy dobrą, czy złą. Jakby całym... Całą jakby... Takim... Całym takim najlepszym rzeczą było... Dobra, robił muzykę, spoko. Okej. Okay. Kto go lubiał, ten go słuchał. Kto go nie lubiał, ten go nie słuchał. Ale robiąc muzykę i niekoniecznie zawsze teksty lub muzyka była jego, bo podam wam przykłady, gdzie muzyka lub tekst... Tekst może niekoniecznie, bo każdy by sobie musiał przetłumaczyć, ale muzyka przykładowo jeden do jednego jest zerżnięta od kogoś. Ktoś po prostu pracował ciężko i tworzy muzykę, a Jacek Stachurski sobie tak lekką ręką bierze tą muzykę do siebie i wkłada swoje polskie słowa. To ja, typ niepokorny, na 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 na. No to wiecie, to już jest nie halo, tak? I a propos, dlaczego mówiłem, że nie, Stachurski nie jest zachowanie okej? Okay? Tak jak Michał Wiśniewski miał jakieś ale do Disco Polo w 2003 roku, wtedy kiedy Disco Polo było, można tak powiedzieć, w podziemiu, takie undergroundowe, no, to Jacek Stachurski ma coś do akt. A propos, popiera akta dyrektywy Unii Praw Autorskich, artykuł tam 13, jak się nie mylę, i popiera... Dobra, okej, okay. Ja rozumiem, że czuje się, żeby nie... Czuje się artystą i nie chce, żeby go okradać. Tylko
to trzeba już mieć tupet bezczelności, żeby innego artystę okradać, anglojęzycznego, z jego muzyki i brać, używać to w swojej jakby piosence i okej, nic się nie stało, ja mogę, ale ludzie nie. No to wiecie, to jest takie na zasadzie hipokryzja na 100%, tak? No bo ja rozumiem wszystko, tak? Spoko, okej, nie ma problemu, ale sam nie jest fair play, sam nie grał czysto, a popierać dyrektywę Unii o prawach autorskich, artykuł 13, no to już jest takie delikatne hipokryzja i zapominanie się, co się robiło samemu. A teraz jeśli jeszcze a propos, mowa o Joannie Kopczak, czyli inaczej, pewnie nie wiecie, kto to jest Joanna Kopczak. A jakbym wam powiedział, my Słowianie wiemy, jak użyć mowy ciała, na 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 na. Nie, no dobra, bez jaj, serio. Cleo, no dobra, nie wiem, skąd się ta dziewczyna wzięła, nie wnikam. Śpiewa trochę lepiej, trochę gorzej. Aha, teraz dobre nawiązanie wziąłem. Jeśli chodzi o to, śpiewa trochę lepiej, trochę gorzej, to jest nawiązanie do piosenki Jerzego. To jest nawiązanie do piosenki Marek Kondrat. Myślę. No dobra, mniejsza z tym, to jest nawiązanie do czegoś tam. No i śpiewać każdy może. Nikt nikomu nie broni. Trochę lepiej, trochę gorzej. Nie no, ale tak naprawdę śpiewać każdy może. Trochę lepiej, trochę gorzej. Śpiewał to Schmidt? Nie Schmidt. Kurwa, zapomniałem. Śpiewał to... Dobra, mniejsza z tym. Przypomnę sobie to, później to dogram. Dobra, ogólnikowo Cleo śpiewa trochę lepiej, trochę gorzej. Ma piosenki lepsze, gorsze. Okej, ja nic nie mam do tego. Ale wypromował ją Donata. Nie znam typa, wiem, że tworzy hip-hop. Cleo z nim tworzyła hip-hop. Później to przeszła na muzykę popową. Okej, niech se tworzy jaką se chce muzykę, kiedy i gdzie jaką chce, tak? Ale jest problem taki, że też popiera dyrektywę Unii o prawach autorskich, artykuł 13. Tylko jest problem taki, wiecie jaki? Że to nie ludzie okradają artystów, tylko artyści okradają artystów. Czyli taki Stachurski okrada innych artystów, taki Michał Wiśniewski okrada innych artystów, bo biorąc czyjąś muzykę, niekoniecznie... Bo jeszcze jakby się zapytał, okej. Ale wiecie, bierze się czyjąś muzykę, używa się i się coś popiera, to się jest po prostu fałszywym, dwulicowym i kipi hipokryzją na kilometr. Cleo śpiewa, mówię, trochę lepiej, trochę gorzej. Nieważne, tak? Ale nie powinna się udzielać, tak? A jej dobrego wizerunku, żeby była lepiej odbierana. No i to by było w nawiązaniu do Cleo i do pani Joanny. Jeśli jeszcze chodzi a propos o mój kanał, to tak, jeśli wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Jak wam się nie podobało, też lajkujcie. Łapka w dół, łapka w górę, like, subskrypcja, komentarz. No i do zobaczenia niebawem.